Bardzo trudna nadmorska misja kolejorza zakończyła się sukcesem. Podopieczni Macieja Skorży wygrali w Gdańsku z Lechią 2-1 i na 2 tygodnie przed zakończeniem ligi wciąż są liderem. Wynik spotkania na PGA Arenie w 30 minucie otworzył Kasper Hamalainen. Finn był w odpowiednim miejscu po strzale Łukasza Trałki i dzięki temu strzelił jednego z najłatwiejszych goli w swojej karierze. I remember a situation before this goal. I think it was Sauer who shot and it was a similar ball. And I was thinking I should be there. And then after that there was a situation again and Łukasz had the ball and I knew he's gonna shoot and I remember that maybe the ball will come here and it came there and it was just an easy tap in. Dla piłkarzy poznańskiego Lecha udany był cały miniony tydzień. Niebiesko-biali w środę pokonali u siebie Śląska Wrocław, a w niedzielę zainkasowali 3 punkty na stadionie Lechii. W następnej kolejce Lechici podejmą Pogoń Szczecin. To spotkanie odbędzie się w niedzielę, więc będzie więcej czasu na zregenerowanie sił. Quite many player felt the games that we have had in the last week and now we get the rest 7 days and it's coming in a good time, good timing and we can just totally enjoy this now and start to focus on the next game in a few days. Wygrana w Gdańsku jest kolejnym krokiem w kierunku mistrzowskiego tytułu. Do szczęśliwego końca brakuje już tylko 3. Pierwszy trzeba wykonać w niedzielę o 18:00 na Inea Stadionie.